Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Dzień dobry. Funkielnówka. Mercedes Turismo 2023. Prosto z fabryki. I pora przygotować się do kolejnego wyjazdu. Jesteśmy w Holandii dzisiaj w bazie i wyjeżdżamy stąd pięknym, lśniącym i pachnącym autobusem. Nowym, mam na myśli nowym. Wszystko nowiutkie, czyściutkie. Nawet zapach pod maską. I wyjeżdżamy z Holandii, jedziemy na pusto do Londynu. W Londynie jeszcze parę dni wolnego. I 11 zaczynamy naszą wycieczkę po Europie. Tym cudownym, nowiutkim Turismo w biało-grejpfrutowym kolorze. Kamera nie jest w stanie oddać zapachu ze środka. Zapach nowości. Zapach nowiutkiego autobusu. Niesamowite uczucie. Jak wam się podoba to Turismo? Troszkę o autobusie więcej. Nagramy troszkę później w Londynie. Na razie pora ruszać i przejechać się tym cudownym autobusem. Cudownie, nikt tu jeszcze nigdy siku nie robił. No i oczywiście miejsce pracy kierowcy. Bajery, rowery, odkurzacze, kamery 360. Cudowna sprawa. Mosty. Same mosty w tej Holandii. I tunele. I wody dużo. Wszędzie woda. Z lewej i z prawej. Mokro. Przynajmniej z nieba nie pada. Ale już dużo much zabiłem i mam wyrzuty sumienia. A co tam u was słychać? Czy ja już płacę tutaj na dzień dobry? Czy na do widzenia? Opuszczam was, był taki film. €25. Kosmos.
17 km. No właśnie, zobaczcie, pusty autobus. Tylko ja. No ja dużo ważę, ale rozgasł podłogę. Nie ma rewelacji. Ostatnie rondo w Holandii. Zbliżamy się do granicy, do przejścia granicznego, jak to dumnie brzmi. I wyjedziemy gdzieś tutaj, można powiedzieć, z tyłu Brugii. A z Brugii były filmy u mnie na kanale. Brugia, czekoladowe miasto z kanałami, takie trochę holenderskie, ale w Belgii, ale bardzo blisko granicy z Holandią. A tam na pewno był film o spuszczaniu kibla. Taki był film, nie wiem, czy ktoś pamięta. Tymczasem my tutaj zaraz będziemy mieć taki kanał za tymi drzewami, albo jeszcze inaczej, te drzewa po lewej stronie to jest Belgia, to są belgijskie drzewa. Dlatego są inaczej przycięte niż te niebelgijskie. I tutaj zaraz nad kanałem będziemy jechać. I tu z lewej strony to już jest Belgia. Tu się Belgia zaczyna. Za tymi drzewami. Tu właściwie zaraz teraz wzdłuż tej drogi przebiega granica między Belgią a Holandią. I trzeba zrobić to, co trzeba zrobić po przekroczeniu granicy, czyli właśnie zmienić kraj rozpoczęcia. A nie, wspomniałem, jeszcze jest jedno rondo w Holandii. Brugge, czyli most, mosty. Jest jakaś resztka przejścia granicznego, nawet widać. Jakieś budynki, które tak wyglądają trochę na granicę, ale może mi się tylko wydaje. Z miasto na granicy. St. Anna Termuidensluis. Taka dziwna nazwa. Zobaczcie, i wjeżdżamy do Belgii zaraz. Proszę bardzo. I jesteśmy w Belgii.
No i słuchajcie, zbliżamy się. Zbliżamy się do kolejnej granicy. Zaraz będziemy w cudownej Francji. Przez Francję zostanie nam 50 km do portu w Calais. Cała ta strona Belgii, każdy parking, znaki ostrzegawcze z takimi śmiesznymi małymi ludzikami. Na znakach te ludziki są w kolorze czarnym, że wskakują pod ciężarówki i na ciężarówki i tną plandeki. Ot taki tutaj kraj śmieszny. I słuchajcie, Francja, już widać, linia przerywana się zaczyna. Za 3, 2, 1, France! Bonjour, nie, to już po południu, to bonsoir! Jesteśmy we Francji, dzień dobry. Ale się zimno od razu zrobiło. Zobaczcie, ciężarówki stają, żeby zmienić kraj. Też może się nadarzy okazja, na sekundkę staniemy. Dosłownie tylko kraj wprowadzić. Rozpoczęcie Francja, bo tak naprawdę za 45 minut stajemy znowu. Tu był parking, ale parking nieczynny, zamknięty, zabarykadowany. Bo tu niebezpiecznie jest. I ten kraj wypadałoby zmienić, aczkolwiek może się okazać, że się nie da. Nie będzie tak śmiesznie, że staniemy w porcie w Calais. Wprowadzimy kraj rozpoczęcia, Francja, chociaż będziemy z tej Francji wyjeżdżać. Zobaczymy jeszcze. Tak tu z pozoru to ładnie jest. Drzewa rosną, ładne pola są, zwierzątka sobie tam hasają jakieś. Ale to tylko pozory, bo jak ja nie lubię Francji. Tunel La Manche. Ale my nie tunelem, parostatkiem w rejs się wybieramy. Kolega tam grzeje Passatem, niech grzeje. Odpuścimy gaz i dodamy gazu, bo kolega już nas mija. Kolega gaz odpuści. Oj, kolega. To nie Passat, to Polo. Polo pomylić z Passatem.